Witam wszystkich. W tym filmiku zabiję największego mutanta w grze Stalker Czyste Niebo. Zapraszam was do oglądania. No więc, jedźmy z tym koksem. To ten potworek. No więc... To jest groźny mutant, ludzie. Nie lekceważcie go. Ja się do niego zbliżam, tak blisko, ale wam nie radzę. Ja mam dobry kombinezon, dobrą broń i sporo apteczek, a jak wy nie macie, to nie zbliżajcie się do niego, nawet na metr. O, uciekł. No, tyle apteczek mam i tyle wystarczy na tego jednego mutanta. O, uciekł nam, bo się boi, że dostanie baty. Ale i tak dostaniesz. O, skończyły mi się pociski. Fajnie. Jak on będzie chciał walnąć tą swoją łapą o ziemię, to podskoczcie w dobrym momencie. To znaczy, jak jego łapa już będzie szła do ziemi, to podskoczcie w tym momencie. O, w tym. Albo jak chcecie, to pobawcie się z nim w ciuciubabkę, to znaczy krążcie wokół niego, ale uważajcie, żeby was nie zagryzł. Blisko było i fajnie, że się wpakowałem w pole psioniczne. Jeszcze te krzaki. O, źle. W złym momencie podskoczyłem. Dobra, mam czas, więc coś sprawdzę. Nie, tu nie ma artefaktów. Go! Oż ty, tu jest anomalia, a raczej kilka. Jeszcze ten mutant. No, nie tak. Myślałem, że da się tam wejść. O, super. Zaraz cię zabiję. Kontroler przy tobie to wygląda jak zwykły człowiek. Jeden wielki przydał. I wytrzymały jest. Walę do niego. Walę, a on nic. Tak, zmęczył mi się. W skałę wejdę. No, nie mam jak. No, super. No, super, naprawdę. Mutant, to ja nie wiem, ile mam w niego jeszcze walić. No, już blisko. Jak widać krew na ziemi, to znaczy, że już jesteśmy blisko. To znaczy, że zaraz zdechnie. Boż, ty chciałeś mnie podrapać. Nie daruję ci tego. Nawet jak odżyjesz. Hech. Ostro. Tak wygląda największy mutant w grze Stalker Czyste Niebo. No, fajny. Coś ma w środku? Nie. No szkoda. Ale trochę się z nim namęczyłem.
No więc, jeśli chcecie zabić największego mutanta w grze Stalkery Czyste Niebo, to zróbcie to w ten sposób. THX for watching.